Cześć YouTube, witam was bardzo serdecznie. Leżą dzisiaj ze mną dwa kartony, ale to nie znaczy, że będziemy unboxować jakąś grę. Ale to będzie mimo wszystko jakiś bardzo specyficzny unboxing. Otóż zaskoczył mnie dzisiaj kurier. Zaskoczył, ponieważ nie spodziewałem się żadnych przesyłek. Tymczasem dostałem dwa dosyć duże kartony takich gabarytów, w dodatku ze Stanów Zjednoczonych. I na początku totalnie nie miałem pojęcia, co to może być. Nie przypuszczałem, że zobaczę to, co zobaczyłem. A po tworzeniu pierwszego z kartonów zobaczyłem takie właśnie wieko. Już wiedziałem, o co chodzi. Mam nadzieję, że rozpoznajecie ten symbol. Mam nadzieję, że go widać w ogóle tam na kamerze. Jak zwykle jestem fatalnie oświetlony, ale musicie mi to dzisiaj wybaczyć. Jest to złoty przycisk YouTube'a, złoty przycisk Play YouTube'a. Na YouTube zwykle w filmikach widzicie czerwoną wersję tego przycisku. Ta jest złota i to właśnie pozwoliło mi skojarzyć to z pewnym artykułem, który czytałem niemal rok temu. Mówił on o tym, że YouTube chce w jakiś sposób docenić swoich największych partnerów i podziękować im za wieloletnią i udaną współpracę itd., itd., wysyłając im jakieś upominki, nie tylko elektroniczne rabaty do jakichś tam sklepów z gadżetami fotograficznymi i takimi rzeczami, ale również fizyczne przedmioty, takie no, żeby komuś się miło zrobiło. I mi autentycznie zrobiło się bardzo miło. Pewnie zastanawiacie się, czemu mam dwa takie kartony. Oczywiście chodzi o to, że jeden karton jest podziękowaniem za prowadzenie konta CTSG87, który oglądacie teraz, a drugi jest podziękowaniem za prowadzenie kanału Minecraft.pl, którego już od ponad roku, prawda, nie prowadzę, ale prowadziłem też dosyć długo. Ten pierwszy karton już zdążyłem sobie otworzyć, już zdążyłem zobaczyć, co jest w środku, sprawdzić jego zawartość. Podejrzewam, że w tym znajduje się dokładnie to samo, ale chciałem poczekać, zrobić to przy was. Jest to w pewnym sensie również podziękowanie dla was. Nie jestem w stanie podzielić się z wami tym, co tutaj znalazłem, chociaż może, jeśli zawartość jest identyczna, to być może oddam wam ten drugi przedmiot. Jeszcze pomyślimy, o tym będę was informował. Dobrze, w takim razie po prostu... Nie wiem, tego pudła nie będę otwierał, od razu przejdziemy do tego, żeby nie było ściemy. Pozwoliłem sobie zamazać wszystkie informacje osobiste zawarte tutaj na opisie tego pudła. Tak jest, w środku znajduje się taki sam karton. Czy w ogóle coś widać? Widzicie, zajebiście. Ja chyba jednak wstanę. To jest leciutkie wbrew pozorom. W środku nie znajduje się wiele. Widać mnie? Dobra, mnie nie musicie widzieć. Ważne, że widzicie karton. Co prawda oba kartoniki są troszeczkę tutaj porysowane. Widać jakieś białe elementy, że niestety się troszeczkę w poczcie wyprał, ale to nic. Zawartość pudła jest dosyć prosta. To znaczy, przede wszystkim coś takiego. Jest to... Są to pisemne gratulacje i podziękowanie. Nie będę wam tego czytał, bo to nie ma najmniejszego sensu. Jeśli ktoś jest ciekawy, to mam nadzieję, że jest w stanie sobie teraz to przeczytać. O, a to jest w ogóle po polsku. O, to wiecie co, to wam przeczytam. Jestem. Ty zapewniłeś nam odbiorców, a teraz my zapewniamy nagrody. Aby uczcić zdobycie przez Ciebie kamienia milowego, jakim jest przekroczenie liczby 100 tysięcy subskrybentów, przyjmij nasze gorące, nasze gratulacje wraz z nagrodą specjalną, customowy YouTube Reward oraz wirtualną kartą podarunkową na aktualizację sprzętu do filmowania, który udostępniliśmy wcześniej. To jest prawda, YouTube ponad pół roku temu udostępnił mi dwa kupony rabatowe po $500 do... jednego wybranego sklepu z akcesoriami fotograficznymi. Obu kuponów jeszcze nie wykorzystałem. Jeśli kiedyś wykorzystam i faktycznie odbiorę te nagrody, to bardzo chętnie również się wam pochwalę tym, co tam sobie wybrałem. Jesteśmy przekonani, że w dalszym ciągu będziesz tworzyć niesamowite treści i przyciągniesz do nas jeszcze więcej fanów, więc i my nieustaniemy w poszukiwaniu nowych sposobów nagradzania cię. Serdecznie dziękuję. Łączę pozdrowienia. Thomas C. Pichet, zdaje się, ten pan się nazywa. Tom Pichet, o, jest na dole napisane. Wicedyrektor działu globalnego do spraw obsługi treści YouTube. I ta kartka jest sygnowana numerem 138. Na tej drugiej jest 137. Podejrzewam, że ta dotyczy
konta CDSG87, ponieważ ono było rejestrowane w Polsce, a tamto Minecraftowe niestety było jeszcze rejestrowane za granicą, także ono się troszeczkę inaczej klasyfikuje. Wracając. W środku jest coś, co już widzę, że się popsuło. Jest coś takiego. To nie jest nic specjalnego, to jest kartonik ładny, zrobiony z logiem YouTube'a i karteczką Congratulations. Karteczka jest przyklejona, pod nią nic zupełnie się nie ukrywa, a wydaje mi się, że gdybym odnosił troszeczkę większe sukcesy, to tutaj właśnie znajdowałaby się słynna złota plakietka ze złotym przyciskiem play. Chodzi właśnie o to, że YouTube tym największym, czyli zdaje się kontom, które kiedyś tam do jakiegoś marca, zdaje się, zeszłego roku przekroczyły 500 tysięcy subskrybentów, miały dostarczyć właśnie takie złote przyciski play. Ja dostałem tylko karteczkę Congratulations, co nie zmienia faktu, że jest mi niezmiernie miło. Dobrze, odkładamy to dalej. I w środku główna zawartość. Tak, gdzie to się otwiera? Główna zawartość. Główna zawartość. Aha. Czyli torba. Taka oto torba z logiem YouTube'a. Też jest naprawdę mega fajnie wykonana. Ja już się bawiłem tą pierwszą. W tej mam to samo i to najprawdopodobniej, no nie wiem, może z jakim zbiorę podpis innych YouTuberów i wam po prostu oddam. No kurczę, coś pokombinuję. To jest tak samo nagroda dla mnie, jak i dla was. O shit. Dobra. To jest tak samo nagroda dla mnie, jak i dla was, także na pewno w jakiś sposób postaram się wam to również udostępnić. Nie będę pokazywał, jakie to ma kieszonki, ale jest naprawdę bardzo fajnie wykonane. Ładnie wygląda i podejrzewam, że tą jedną sobie zostawię i bardzo chętnie będę ją po prostu nosił. Jak to się dziadostwo zakłada? Aha, przez ramię. Boże, czuję się, jakbym robił jakiś strój dnia albo coś w tym stylu. A, to się jeszcze zakłada w tą stronę. Boże, jestem wieśniak, przepraszam, nie patrzcie w ogóle. Okej. W ten sposób. Bardzo fajna rzecz. A ja wracam już do was. No i dobrze, słuchajcie, misiaki, pysiaki. Było mi niesamowicie miło otwierając tą paczkę. Bardzo się cieszyłem, ponieważ jest to, jakby nie patrzcie, jakiś duży, myślę, sukces, prawda? Bo zostać docenionym przez YouTube to jest coś. Oni tak naprawdę dzięki swoim partnerom żyją, prawda? Dzięki nam utrzymują swój serwis, dzięki nam mają jakąś stałą oglądalność, stałe wyświetlenia. Z drugiej strony nikt z nas chyba nie liczył na to, że będzie dostawał jakieś nagrody. Zresztą kiedy ja zaczynałem swoją przygodę z YouTube'em, nawet nie było jeszcze czegoś takiego jak program partnerski. Dlatego tym bardziej jest mi niesamowicie bardzo, bardzo miło. Dziękuję wam, dziękuję YouTube'owi. Widzimy się w kolejnych materiałach. Wiem, że ja ostatnio totalnie nic nie nagrywam. W weekend pośpieszę dla was ze specjalnym vlogiem, w którym wyjaśnię, dlaczego nic się u mnie na kanale nie dzieje, a mam ku temu naprawdę powody. Tak czy siak, nie martwcie się, bo na pewno jeszcze wrócę. To jest po prostu kwestia czasu. Jeszcze raz, dzięki wam bardzo serdecznie. Trzymajcie się, pa.